Szanowni Państwo, druk 1049. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. Nie było tutaj wystąpienia drugiego czytania, bardzo proszę. Tak, upłynął termin, do godziny 15 mieliśmy termin, bardzo proszę. Czy mógłby pana z obsługi prosić o przełączenie? Ja może tak, szanowni Państwo, na wstępie. Projekt 1049. Czy pan przyjmuje prezentację, panie radny? 3-minutowa prezentacja. Szanowni Państwo, projekt do druku 1049 dotyczy przeprowadzenia konsultacji w zakresie zmiany ordynacji wyborczej w wyborach na dzielnic. Zmiana ta jest podyktowana pewnymi uwarunkowaniami, które niepokoją właściwą merytoryczną komisję. Naszym kierunkiem głównym i kierunkiem naszych działań jest to, aby doprowadzić do tego, aby wybory na dzielnic cieszyły się większą popularnością i aby znieść te bariery, które dzisiaj uniemożliwiają, czy utrudniają to udział mieszkańców w wyborach. W związku z tym chciałem Państwu tak pokazać kilka takich informacji, które nam się udało zdobyć i które pokazują stan rzeczy. Jeżeli popatrzymy na frekwencję w wyborach do rad dzielnic, widać wyraźnie, że ona była niższa od frekwencji w wyborach do rad miasta Krakowa, natomiast w roku 2011, jak wszyscy wiemy, z uwagi na rozdzielenie terminu wyborów, nastąpił gwałtowny spadek. Czyli 35,89% w roku 2006 ta frekwencja spadła do 12,76%. W związku z tym jakieś 20% obywateli naszego miasta, którzy teoretycznie mogliby wziąć udział w wyborach, a tego udziału tak naprawdę zostanie z innymi politycznymi decyzjami pozbawieni w tych wyborach, których udziału nie wziął. Jak widać, raczej również zwiększa się liczba okręgów, w których wybory się nie odbywają. Czyli nie ma żadnego kandydata zarejestrowanego. Na razie jest to stosunkowo nieduża liczba, ale i wzrost też widzimy. Tu macie Państwo frekwencję w rozbiciu na poszczególne dzielnice i też wyraźnie widać drastyczny spadek tej frekwencji pomiędzy rokiem 2006 a 2011. Najniższa frekwencja w 2012 roku ustąpiła w 90. Stoszowice, najwyższa w 99. Łagienniki Borek-Wałęcki. Niemniej jednak 21,37% dzielnicy Stoszowice, przepraszam, a 41%, które było w roku 2006, pokazuje skalę problemu. Widać wyraźnie, że problem ma również samym zainteresowaniem wyborami od strony tak zwanego biernego, czy prawa wyborczego, czyli udziału w wyborach, w historii kandydowania. Liczba kandydatów do roku 2002 bardzo nam spada. W 2002 roku było 1849 osób, w roku 2006 było to 1634, w roku 2011 1174 osoby chciały walczyć o mandat radnego. Również widać wyraźnie spadek średniej liczby kandydatów, która przypada na jeden mandat. W roku 2012 mieliśmy 5 i w zasadzie w 2011 roku średnio było to 3 kandydatów. Tym wszystkim zmianom towarzyszy również bardzo negatywne zjawisko, czyli spadek liczby kandydatów czy kandydatów reprezentujących organizacje społeczne, inicjatywy lokalne, organizacje pozarządowe. Ten spadek jest dość drastyczny i to jest generalnie problem. Dzielnice, będąc taką emanacją lokalności w Krakowie, powinny być przez te środowiska bardzo mocno reprezentowane i powinny aktywnie brać udział w tychże wyborach. Prezentacja, jak mówiłem, była bardzo krótka. Natomiast te wszystkie zjawiska powodują to, że musimy zmienić ordynację wyborczą tak, aby postarać się podnieść uczestnictwo mieszkańców miasta w tych wyborach. Czy oczywiście projekt zakłada m.in. wprowadzenie obligatoryjności terminu wyborów z pierwszą turą wyborów samorządowych, czyli z wyborami do Rady Miasta Krakowa. Projekt zakłada wprowadzenie możliwości głosowania przez pełnomocnika wyborczego na podstawie przepisów kodeksu wyborczego. Czyli każda osoba, która ukończyła 75 rok życia, każda osoba, która ma
posiada orzeczenie o niepełnosprawności, może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie mógł za nią oddać głos. Przy czym pełnomocnik nie może mieć więcej niż jedno pełnomocnictwo w tychże wyborach. Ponadto proponujemy zniesienie obligatoryjności zbierania podpisów pod kandydaturami, aby kandydaci mogli się rejestrować w okręgach wyborczych bez konieczności zbierania podpisów. Jak też wprowadzamy kilka szczegółowych zmian dotyczących funkcjonowania komisji wyborczej. Obecnie stąd nie odstępujemy od, nie proponuję Państwu odstąpienia do drugiego czytania, gdyż obecnie przygotowujemy po uwagach Pana Prezydenta i po uwagach opinii prawnej autopoprawkę, która mam nadzieję w poniedziałek będzie gotowa. I ta autopoprawka będzie też zaprezentowana tutaj Państwu w drugim czytaniu. Razem z tą autopoprawką będziemy mieli projekt ordynacji wyborczej, który chcemy poddać konsultacjom społecznym. Czyli nie przyjmujemy dzisiaj nowej ordynacji wyborczej, poddajemy konsultacjom społecznym w kształcie, który mam nadzieję uchwali Wysoka Rada po tych wszystkich zmianach związanych z autopoprawką. Konsultacje będą odbywać się dwutorowo, czyli tak jak dotychczas będą prowadzone przez Kancelarię Miasta i Dzielnic Krakowa i te konsultacje będą odbywały się poprzez spotkania, poprzez zbieranie opinii. Jak też poprzez zasięganie, to jest drugi to, poprzez zasięganie opinii Rad Dzielnic. Rady Dzielnic będą na razie pierwotnie w projekcie zapisane, że do końca stycznia, my ten termin przesuniemy na koniec lutego, mogą wyrazić swoje opinie w postaci uchwały, w postaci postulatów, które następnie przeanalizujemy. Więc ten projekt ordynacji wyborczej chcemy skonfrontować z opinią mieszkańców miasta i z opinią również Rad Dzielnic. Stąd taki tryb procedowania tej uchwały. Jeżeli są jakieś pytania, to rzućcie na nie odpowiedzi. Chciałam się zapytać, jak, czy potrzebny jest jakiś szczególny termin autopoprawek sugerowany przez... Myślę, że 12 grudnia to będzie odpowiedź. 11 grudnia mamy tutaj, czyli żeby tak ujęć. Tak. Czy wystarczy? 11? Poniedziałek, no to może. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma zamiar zabrać głos? Bardzo proszę Pana Piekielarski. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja w szczególności Szanowni Państwo, projektodawcy uchwały. W poprzedniej kadencji mieliśmy taki pomysł, aby w wyborach do Rady Dzielnic przy kandydatach nie używano znaczków partyjnych, dlatego że myślę, że jest to właściwie szanowne, bo mimo, że to są wybory do Rady Dzielnic w okręgach jednomandatowych, gdzie się problemy głosowania z 2000 mieszkańców, jednak choćby na nowo budowanych osiedlach jest jednak duża anonimowość mieszkańców i często sugerują się nie tylko i wyłącznie swoimi przekonaniami partyjnymi, bo są może naszych partyjnych. Myślę, że na tym poziomie na gorąco dzielnic polityka nie powinna decydować i zostać wybrani mieszkańców, którzy faktycznie działają i coś dobrego do tego okręgu wnoszą. Takie było założenie. Oczywiście nie dało się to wprowadzić do końca, ale i to nie zafunkcjonowało ograniczenie używania znaczków partyjnych w ostatnich wyborach. Natomiast myślę, że teraz jest dobry moment i oddaję tylko do rozwagę projektodawcom. Tym bardziej, że sam pan Dominik Leśkowiec, który był ze sobą, potwierdził tę tezę, że z roku, może nie dokonywał, ale z roku na wybory, jest coraz mniejsze zainteresowanie tymi wyborami, szczególnie wśród małych lokalnych komitetów, stowarzyszeń i lokalnych stowarzyszeń. To jest tylko dowód i potwierdza te nasze wcześniejsze przemyślenia, że skoro mieszkańcy widzą, że na przykład nie dostają w niektórych rejonach, w niektórych osiedlach rekomendacji Platformy Obywatelskiej, wiedzą, że w tym rejonie ta formacja zazwyczaj wygrywa wybory, co łatwo potwierdzić i stwierdzić przy każdym innym wyborze, to po prostu rezygnują z wyborów, wiedzą, że nie otrzymali tej rekomendacji. I stąd też zamiast 8-7 kandydatów, jak mieliśmy jeszcze na przełomie lat 90. i 20., teraz mamy 7-3 kandydatów, bo jak teraz dzielić, bo mieszkańcy Krakowa są ludźmi racjonalnymi i wiedzą, że jak nie ma rekomendacji akurat w tym przypadku tej informacji, to jest bez sensu startowania wybora. Dlatego jeszcze raz, oczywiście to jest dotyczyło sobie tej partii, za chwilę może coś innej. Niemniej jednak ja jestem zwolennikiem podpartyjnienia zupełnie totalnego wyboru do Rad Dzielnic
Dlatego proszę i sugeruję, aby projektodawcy również w ordynacji wyborczej na przyszłych wyborach uwzględnili zakaz używania na listach wyborczych na antypartyjnych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? No rozumiem. Znaczy ja tylko odniosę się na listach, to znaczy według mnie nikt nikomu niczego w tej materii zakazać raczej nie powinien, bo to jest kwestia tylko tego, który zgłasza, co chce tam mieć napisane, pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem i z obyczajem. Jeżeli ktoś chce wprowadzać zakaz, no to on musi być bardzo poważnie uargumentowany. Obawiam się, że taki zakaz byłby unieważniony. Zresztą z tego, co pamiętam, przy próbie uchwalania którejś z ordynacji wyborczych dla dzielnic, taka próba była i ona nie przyniosła rezultatu, była unieważniona przez wojewodę, więc po co do tego wracać? Czy ktoś jeszcze z Państwa Rady chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę Pan Jaśkowicz jako podsumowanie i potem ustalamy terminy ustalenia poprawy dla wojewody. Jeszcze wnoszę, Szanowni Państwo, w tym znaczku, bo my akurat analizując wybory, ja przeanalizowałem wybory z roku 98, z roku 2002, kiedy dominującymi kandydatami, którzy wybrali, to byli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, później wybory z roku 2006, kiedy akurat Platforma brała stosunkowo dużo mandatów, jak też w roku 2012, gdzie najwięcej z kolei kandydatów niezależnych wybrało wybory. Nie dochodzę do wniosku, że trzeba to zmianę dokonywać, dlatego że mieszkańcy Krakowa są mądrymi ludźmi i starają się, gromadząc maksymalną liczbę danych, wybrać najlepszego kandydata reprezentującego. Jeżeli dla nich ważny jest znaczek partyjny, to wybierają kandydata partyjnego. Wreszcie, jeśli dla nich jest nieważny znaczek partyjny, głosują na kogoś innego. Dla mnie najgorszą sytuacją jest, kiedy ma autorytę nazwisk i osób bez żadnej szerszej informacji, i nic nie wiemy o ich poglądach, o tym, jak będą reprezentować mieszkańców, jak będą nas reprezentować w razie dziecka. Czyli to jest większy problem. Jak ten znaczek jakimś tam wskaźnikiem poglądowym jest? No to myśmy doszli do wniosku, że tej zmiany nie będziemy wprowadzać. Te znaczki powinny pozostać. Natomiast oczywiście prawdą jest to, że te zmiany w ordynacji wyborczej, które proponujemy, będą sprzyjać kandydatom, będą sprzyjać nie tyle kandydatom, bo to już jest taki czy premier platformowacji, tylko będą sprzyjać, będą sprzyjać temu, aby uczestnictwo w wyborcze było duże i aktywność również po stronie tego biernego prawa wyborczego była duża. No między innymi po to znosimy wymóg zbierania podpisów pod kandydaturami w okręgach, aby ta liczba kandydatów mogła być duża i mieszkańcy mogli wybierać według dużej liczby przedstawicieli. Wiadomym jest, że bogactwo oferty powoduje to, że lepiej jest wybrać najlepszą. A co do szans wyborczych kandydatów Platformy Obywatelskiej, to panie radny Miralski, ja w ostatnich wyborach zresztą z dużą pokorą do tych głosów, które także są w moim środowisku politycznym, pojawiają się, które mówią, że nieważne jakieś człowiek, trzeba dać znaczenie tego. Nie jest tak. Mieszkańcy są na szczęście mądrzejsi. Mieszkańcy są na szczęście mądrzejsi od wszystkich osób, które tworzą ten aparat partyjny we wszystkich partiach politycznych. No to też dotyczy szerszych innych ugrupowań też. I prawda jest taka, że można mieć sondaża 60-70%, a w okręgu wyborczym tym małym tutaj na osiedlu wygrywa ta osoba, która jest społecznikiem, która działa w klubie, która działa sportowo, przykładowo, która działa przy parafii również, która działa w organizacjach społecznych. I takich przykładów mamy bardzo, bardzo dużo i dobrze. I właśnie takie rzeczy trzeba wspierać. Dziękuję. W związku z zakończeniem dyskusji stwierdzam, że rada odbyła. A jeszcze jedno, tak? To bardzo proszę. Bardzo proszę, pani radna. Panie przewodniczący, Wysoka Rada. Ja jestem tutaj 2 lata i jestem bardzo szczęśliwa. Większość z Państwa bardzo lubię, niektórych trochę mniej, wszystkich szanuję i chciałabym, żebyśmy szanowali swój własny czas. Bo czas nam się nigdy nie zwrócił i podobno mamy przed Bogiem odpowiadać na sądzie ostatecznym, czyśmy go nie zmarnowali. Proszę Państwa, mamy internet, porozumiewamy się cały czas ze sobą, jesteśmy obecni na komisjach.
a pozwalamy sobie, żebyśmy gleźli tutaj, bo każda wypowiedź pod nami chce, powód i jakąś koncentrację. I pozwalamy na to, żeby z całym szacunkiem przewodniczący nasi pozwalają na to, żeby następni ludzie przychodzili i zabierali nam czas. Proszę Państwa, odpowiedzi mają być krótkie, precyzyjne i z szacunkiem dla nas. Kłaniam się. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa Rady chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie pierwszego czytania i ustalam termin wprowadzenia autopoprawek na 11 grudnia, godzina 15, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 13 grudnia, godzina 15.